Polsce. Znaczy zwróciliście się do Amerykanów, żeby ujawnili wszystkie informacje, a Amerykanie odpowiedzieli, no przecież nie żartujcie, my nikogo nie podsłuchujemy, nic nie wiemy. I tak to się zakończyła ta wymiana zdania. Ja nie chcę tutaj oceniać, nie byłem wtedy ministrem obrony, kiedy te działania miały miejsce. Natomiast jestem przekonany o tym, że i to chcę wyraźnie powiedzieć, no, że musi pan wszystkie wiedzieć, polskie jako minister obrony służby narodowej, i instytucje ma pan tutaj dostęp do tych informacji. Zrobiły swoje, więc ja myślę zresztą, że to nie jest tak, że ktokolwiek na świecie ma jakąś nadzwyczajną, fantastyczną wiedzę na ten temat, która by nie była tutaj nam w Polsce dostępna. To też tak nie jest, że Amerykanie wiedzą wszystko i o wszystkim, co się dzieje w każdym punkcie. Znaczy podsłuchują wszystkich, ale się do tego nie przyznają, więc jest wysoce prawdopodobne, że mają rozmaite informacje, tylko nie uznali za stosowne ich nam ujawnić. Nie chcę na ten temat się wypowiadać. Myślę, że takie negatywne ocenianie naszych sojuszników... Chodzi o podsłuchanie rozmowy między Lechem Kaczyńskim a Jarosławem Kaczyńskim, bo to właśnie strona polska uważa, że tym Amerykanie mogą dysponować. Nie mam takiej wiedzy.